Szybkie do zrobienia ciasto, a jednak ma w sobie to coś, a to coś to krówki. Słuchajcie, robi się je prosto. Jedyna zasada, którą proszę, żebyście przestrzegali, to żeby wszystkie składniki miały tę samą temperaturę. Czyli wyjmujemy wszystko wcześniej z lodówki, to co lodówki wymaga, na przykład jajka, tak żeby wszystko to było w miarę w jednej temperaturze, wtedy jest mniejsze ryzyko zakalca, bo brownie niby jest takie proste, ale jednak często staje się zakalcem. Zaczynamy od tego, że czekoladę mleczną miksujemy z migdałami, dodajemy kakao i dodajemy miękkie masło, bo późniejsze mieszanie jest bardzo krótkie, więc nie możemy sobie pozwolić na masło, które jest twarde. Ale jeżeli, tak jak wcześniej wspomniałam, wyjmiemy to wszystko sobie wcześniej z lodówki, to masło na pewno będzie miękkie. Więc ładujemy do tego naszego brownie całkiem sporo masła. Później cukier trzcinowy, mój oczywiście ukochany, karmelowy, po prostu go kocham i używam go od bardzo dawna. Do tego 4 jajka, tak po prostu w całości. Możecie wbić bezpośrednio do naczynia lub wcześniej sobie do miseczki, jak wolicie i praktykujecie. Natomiast zalecam sprawdzenie jakości jajka przed wbiciem, bo ja już się parę razy nacięłam. Potem mąka, u mnie oczywiście jest to mąka orkiszowa. Może to być mąka pszenna, jeżeli taką w domu macie, też w temperaturze pokojowej. I teraz łyżeczka proszku do pieczenia, ja zawsze daję czubatą. I szczypta soli i będziemy to mieszać przy pomocy kopystki, to jest takie naprawdę gęste. Już w tym czasie piekarnik nagrzewamy do 160 stopni. I teraz zobaczcie, nietypowy motyw, czyli blacha nie wyłożona papierem do pieczenia, tylko wysmarowana masłem i wysypana, uwaga, kakao. Taki mały, mała nowość i coś ciekawego. Słuchajcie, ta masa, jak widzicie, jest naprawdę gęsta. I taka ma być. Przy pieczeniu też jest tak, że sprawdzając nawet patyczkiem, ona cały czas w środku będzie wilgotna i zależnie od tego, jak wolicie, żeby była bardziej lub mniej wilgotna, możecie piec tyle czasu co ja lub 5 minut krócej. Ja zawsze wolę, żeby to było troszkę bardziej ścięte. No i teraz ostatnie nasze poprawki i ostatnie nasze rzeczy, które robimy przy tym cieście, czyli krówki wtykamy w ciasto, wpychamy je w środek i pieczemy. Tak to wygląda po upieczeniu. Ciasto jest naprawdę fajne, ciekawe i te krówki w środku dają fajny posmak.